hej, witam serdecznie moi drodzy. Jest 31 dzień grudnia 2023 roku. Za parę godzin zaczynamy nowy rok 2024. Mamy co? No a my moi drodzy jedziemy na startowisko, polatać chwilę, zakończyć ten rok. No i będziemy rozpoczynać przyszły, mam nadzieję, że w kolejnym tygodniu nowego roku. Na startowisku mają być Mariusz, Maniek, Łukasz i ja. Jadę, no i do zobaczenia już na startowisku. No i jesteśmy na startowisku. Startowisko, Mańkowisko. Jest Mariusz, Olga, Łukasz, no i Maniek. Pełen profesjonalizm, jak zwykle. A dzięki, z wielkim dzięki. Szacunkiem. Jeszcze stary rok, 2023. Ostatnie loty w tym roku. My planujemy lot do Kazimierza Dolnego, Janowca. No i powrót. Piękna pogoda, warun dzisiaj rewelacyjny. Czekaliśmy na niego, nie wiem, 2-3 tygodnie. W sumie od Mikołaja, od 6. Także trochę czasu minęło. Trochę mroźno, bo minus 1 chyba w samochodzie pokazywało. No ale damy radę. No, twardzi latają tylko w taką pogodę. No i Maniek rozgrzewa napęd. Prowadzę sobie trajeczką. No i zaraz rozpoczynamy start. Mariusz startuje na Dobermanie trójce. I w powietrzu. No i w kolejce jestem ja, startuję. Start o 90 stopni w stosunku do Mariusza startu. Wiatr troszeczkę kręcił. No ale najważniejsze, że bezpiecznie, no i już w powietrzu. No i jest zabawa, jest latanie. A napędy trzeba dosmarować. No i w oczekiwaniu na resztę bawimy się z Mariuszem w powietrzu. No i czekamy, aż Maniek wystartuje razem z Łukaszem. No i startuje Maniek. No i elegancko Maniek w powietrzu. No i jako ostatni startuje Łukasz. Dociągnięcie skrzydła. Gaz. No i ekstra. W powietrzu. Olga filmuje z dołu, została przy startowisku, a my lecimy w kierunku Janowca i Kazimierza Dolnego. No i lecimy do Kazimierza i do Janowca. Zostało nam około 25 km. Lecimy z bocznym wiatrem. A pode mną Mariusz i Maniek. Cały czas z Mariuszem się wymieniamy. Raz filmuje on, raz ja.
No teraz Maniek jest za mną. No a ja obok Mańka. Zdecydowanie z kilku kamer jest lepsza perspektywa i ogląda się lepiej materiał filmowy. Zdecydowanie w grupie lata się raźniej. No i zawracam, lecę sfilmować Mariusza. No i jestem za Mariuszem, łapię go w kadrze, tak samo jak i Mańka. No tutaj niestety nie słychać, przez radio połączyłem się na częstotliwościach z Robertem. Lecą od strony Nałęczowa w kierunku Kazimierza Dolnego i Janowca. No i spotkamy się już w powietrzu. Dolecieliśmy już do Janowca. Zamek z XVI wieku. Chwilę tutaj pokrążę. Są również magiczne ogrody. Spojrzenie na zamek. No i lecę nad Wisłę. Widać już w oddali Kazimierz Dolny. Mariusz leci za mną, a jeszcze zniżę lot, filmuję Kazimierz. Tutaj na rynku stoi choinka. Widać Górę Trzech Krzyży, kościół, zamek i basztę. Nawracam. No i tutaj odwiedzający Kazimierz z rynku machają. Przelecę jeszcze nad kościołem. No i lecę w kierunku Nałęczowa, tak żeby spotkać się z Robertem i ze Sławkiem. Przelatuję nad szkołą. No i jesteśmy, spotkaliśmy się około 2 mil od Kazimierza Dolnego. Mariusz wcześniej doleciał do Roberta i do Sławka, a ja właśnie dolatuję do nich dołem, zawijam nad Sławkiem, no i lecimy do Kazimierza już razem. Jeszcze tylko widok z perspektywy Mariusza. No i lecę po prawej stronie nad Sławkiem. Sławek leci na skrzydle Dudka, na syntezie TST. Pogoda dzisiaj dopisała, warunki wymienite. Wiaterek około 3 metrów na sekundę. Bajka. Ostatni dzień 2023 roku dopisał. W dole Robert i Mariusz i lecimy razem w kierunku Janowca.
O, Mariusz tutaj dostrzegł na startowisku dla swobodnych dwie osoby. O, znowu miesza paliwo. Teraz z ujęcia z kamery Mariusza. I niestety kamera już wyłączyła się. No i teraz z ujęcia Mariusza widać mój przelot nad startowiskiem. No i również będę mieszał paliwo w zbiorniku. No niestety Robert ze Sławkiem muszą już wracać. Będą jeszcze lądować w Mięćmierzu. A my przelatujemy jeszcze z Łukaszem i z Mariuszem nad zamkiem i lecimy w kierunku startowiska w okolice Zwolenia. Dzięki serdecznie Robert i Sławek za wspólne latanie. No i powodzenia w przyszłym roku 2024. A już zmarznięty, już na drodze nogi wystawiał. No i ja już na ziemi. Po mnie ląduje Mariusz. Później Łukasz. No i na końcu Maniek. No i wylądowaliśmy po 1,5-godzinnym przelocie. Ostatni dzień 2023 roku. Wszyscy zadowoleni, gęby uśmiechnięte. Godzina 40 w wietrzu. No, także naprawdę pogoda dopisała. Na gościnnym lotnisku u Mariusza. Dokładnie, lotnisko Mańki. Jeszcze gościnne, dopóki opłaty lotniskowej nie ujdzie. Na razie jest gościnne. Dokładnie, także fajnie. Dobrze, że się wszystko udało. Najważniejsze, że wszyscy cali, zdrowi i kończymy rok w powietrzu. 31 dzień grudnia 2023 roku. Rok zaliczony, lotny. Już niedługo rozpocznie się nowy. Składamy wszystkim latającym i tym, którzy latają również porą zimową, szczęśliwego nowego roku i do zobaczenia. Wszystkiego najlepszego. 2024. Już 24. Dokładnie. I tym, co nie latają, też złóżmy. Tak? Tak. No dobra, a to co? Niech mają, a co? Może będą latali. Dokładnie. Do zobaczenia, cześć.